Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w GTA 4. zakończyłem w końcu Assassina, zakończony jest South Park, także wiecie, możemy sobie spokojnie pociąć w te gierki, w które chciałem sobie pociąć, wiecie, oczywiście wcześniej, także tam jest i Far Cry dzisiaj chyba wpadł, w sumie też i wczoraj wpadł Far Cry. Ja to, wiecie, nagrywam wszystko jednego dnia, bo mam wolny. Także wiecie, zachęcam was też oczywiście do zostawienia lajka i subskrypcji. No i oczywiście, jeżeli chcecie, możecie zostawić dotację, link macie w opisie. A my zaczynamy kolejną misję u Faustina. Zabezpieczyłeś się? Zawsze. Albo nie zawsze. Zależy. Hej, Nico. Hej. Come in. Thank you. Lay off that stuff. Why? Because it clouds your judgment. Not now, it's not the time. My judgment. That's a good one. I'm a fool. A drunken fool. Nico's here. We're going to go take care of that guy. I take it you won't be joining us? Make him suffer. People forget pain so quickly. You need to calm down with that stuff. Calm? Why? So I can be like you, Mr. Barbiturate? Always so fucked up on painkillers, you don't give a shit? You need to calm down. Where would we be now if I was calm like you? Let me guess. In a prison camp in Siberia, or selling hash to tourists in Red Square, or still in the Navy. Which is it today? Be careful, Dimitri. Be fucking careful. You be careful. You're getting crazy. That's the way it works. I am angry. You are calm. I scare you reason. It works. Yes, but you've angered the wrong people. Blah, blah, too many blah, bodies, blah, too much blah, attention blah, will blah, be blah. Dealt with if we don't start playing by the rules. I've angered people. Me? Not we. Strange. When I give out the money, it's us. When I have to push people, it's me. All alone. Don't think I cannot see through you. After all we've done together. You're getting delusional. Look, we have to go. I fucking love you. Yes, yes. I fucking love you. I know. Yeah. Yes. But you treat me like a child. I run things my way. Dmitry Raskolov, my fucking way! Get out of my sight! Or I fucking kill you! I'm not saying don't run things your way. I'm saying be calm. Here. Take a couple of these. What are you still doing here? I said get out of my sight! Okej, okay. Zapisz Dimitriego do Six Shopu w Delaware Avenue. No spoko. Ej, Zara, ale hallo, moment. Miało być gdzie indziej. This guy been making porno in his basement, and he didn't cut Mikhail in. Least he could have done is sent over some tapes. You know how much money there is in selling this stuff online? A whole fucking heap. We're going to ignore what Mikhail said and try not to kill them. Taking a bite of this pie would be very profitable for our operation. I got no problem with sparing some lives. No, it's Mikhail that has that issue. Can't keep his finger off of the triggers. Wasn't always like this, though. Things got to him. I hope it don't get to me. Wiecie co, w tym samochodzie jest strasznie miękkie zawieszenie. Mi się wydaje, że mój auto tak w ogóle nie działa.
No nic, dobra. Sex shop jest w miarę niedaleko, na szczęście. Tylko po co my tu idziemy w ogóle? Halo, a zamknę se drzwi. No, zapomniałem, że tutaj jak się od razu rusza, to on już ma wyjebane i drzwi zostawia otwarte. Oczywiście bez ciśniętego, a tutaj jest tak dość powolny tryb chodzenia. What do you mean? He's in the back? No, he's better not be filming. No, they're just having a meeting, I swear. Get out of the way. Fuck. You see? They don't make them like that no more. That's a vintage bush. If it wasn't for that, I'd say this weren't worth transferring to DVD. Hey, Joseph, you think you can expand your business interests, make these pornos and sell them, and we won't know about it, huh? We was just waiting till the books was closed at the end of the financial year. Then we was gonna cut you in. Your books are closed until you pay us our cut. Nico, take this and cover Joseph. Nie, we ain't making that much cash. Is that a fact? Maybe we can't pop you, Joseph, but we can fuck up one of your boys. Zaduj bronią w mężczyznę po środku. Listen, you got a great look going on, real strong. We can put you in one of our films. Shoot this scumbag in the leg. Hey, all right, already. Brett was just trying to be friendly. Shit, he'll be out of action for a couple of weeks. You got some money for Mr. Faustin? Fine, here you go. We ain't gonna have the re- You should have thought of that earlier. I got something special in these pants. I need to show it to the world. Fuck, why couldn't you make this easy? We're out of here, Nico. Okej, okay. No spoko. Podejrzeń za Dimitrim. Oj, kurwa, strzel mu w nogę. Strzeliłem w kolano, padł na ziemię, nie rusza się. Chuj, pewnie nie żyje. Dobra, ładujmy się do auta w takim razie. Tam nie było w tym sex shopie żadnej strzelaniny, pamiętajcie ludzie, nic tam się nie działo. I want to buy you a present. Will you wrap it up and put a pretty bow on it? Screw you, we're seeing a friend of mine who's got a good line on weapons. It's on the ground, a back room place. There are a few around the city. The mayor has a real hard on for gun control. Guns don't seem that controlled. Oj, chyba źle pojechałem. I just got here. And now you'll know where to get them for yourself. What's the problem? No dobra, przeliczyło mnie trasa. Ja znaję, że ty nie miał w widu. Wszystko w porządku. Wszystko w porządku. Oj, ruski język, śmieszny język. Tak samo jak i czeski zresztą. Czort, Michał! Fuck! You're lucky! Ramadan tried to make you kill someone every 2 seconds! Okej, spokojnie, powoli. Jezu, ten pływający model jazdy, jak ja to normalnie kiedyś uwielbiałem. W sumie był dużo lepszy niż wiecie, w San Andreas, czy w... Będę sekund, czekajcie, sobie wjadę tyłem. The shop is just down that alleyway. Pick up what you like! Tell them to put it on Mr. Faustin's account. Ty zostajesz? Mam sam wejść? Co tu się będzie działo? Ja się boję. A, to jest sklep z bronią, okej. Alright, you don't look like a cop. Buy what you want. Co jakiś czas w magazynie pojawia się nowy towar, więc jeśli nie ma to, czego potrzebujesz, wróć później. No dobra, no jeszcze jesteśmy tutaj w takim ostrym samouczku, widzę. Okej. Model pokazowy, wróć wkrótce. Kurwa. Chcę kupić broń! Halo! A ty nic nie masz, ziomek! Co ja sobie tu mam kupić? Model pokazowy, wróć wkrótce, co ja sobie tu kamizelę kurwa kupię tylko? Nic więcej. A dobra, to sam mam kupić, okej. Wciśnij lewy bumper, aby przyjrzeć się broni. A aby kupić lewy bumper, żeby odejść, to dobra, kupmy.
charge, Mr. Faustin. Fajnie, że jakoś tak mało amunicji do niego mam, nie? A50 naboi. Kupmy sobie trochę więcej, no bo co, no ja z 50 kulkami mam se wyjść? No, co w ogóle ma być? Co to ma znaczyć? Drive us to Mr. Faustin. Aha, i koniec misji będzie pewnie. Lubię takie zabiegi. Have you always argued and made up like this? It wasn't always like this. Mikhail was a great man. He had a temper, but he was fair. Now he blows his top at the slightest thing. I never know who he will shoot, who he will stab. Andrei, who you met in Mikhail's basement. He was always loyal. He was a good worker. Now he's dead. I guess that is why we need your help. Remind Faustin of that. Maybe then he will not try to kill me. Nie, tak sobie trochę pojechałem, ale to nic, kurwa. Żeby tylko w policję nie jebnąć, bo spierdalać to mi się w tym momencie za bardzo nie chce. Aczkolwiek z tego co pamiętam, ucieczki w GTA 4 nie były jakieś turbo trudne. Tam do chyba 3 gwiazdek je było w miarę spoko. Ale wiecie, no jednak to zawsze uprzykrzający element w tym momencie, szczególnie, że akurat mam trochę już rozdupcony samochód. Nie sprzyjałoby to moim, że tak powiem, intencjom. Okej. Ja nie wiem dlaczego, stąd ciągle samochody jadą. Tutaj nic nie ma, wiecie, jest parę uliczek, ale ciągle wyjeżdżają stąd, nie? A, kurwa, nie spadnij. No chyba ktoś tędy wcześniej wypadł. Thank you for your help, Nico. Come to see us at the club soon. Mikhail will be cool by then. Okej, a ja co? A ja będę mógł jechać się przespać pewnie. Tak. Dobra, i mam teraz misję u Little Jacoba. O, mam SMS-a w ogóle. Dobrze jest, Niko, ja z Batmanem teraz przesiaduję. On szanowany i respektowany człowiek bardzo jest. Wpadnij zobaczyć ze mną się. Na razie, LJ. On pisze trochę jak mistrz Yoda. Dobra, no to co, lecimy chyba do Little Jacoba, nie? Zobaczymy, co on tam dla nas ma. Będę musiał posiedzieć trochę nad autodakiem, bo nie wiem, ściągnę którąś aktualizację i mi się wydaje, że on nie działa po prostu tak jak powinien. Znaczy w czystej teorii miał mi ściszać wszystkie dźwięki jakie mam, wiecie, lecą z Windowsa kiedy ja mówię, nie? Tylko tak jakby pomijał gry. Bo jak oglądam YouTube'a i mówię do mikrofonu, to on to ścisza, ale kurwa gry jakoś nie bardzo, albo ja nie widzę różnicy jakiejś, nie wiem. Dobra, przydałaby mi się chyba inna fura trochę. Bo ten to się już trochę kopci za bardzo, wiecie. Już taki średniawka bym powiedział ten samochód. Czy to ma alarm? Na szczęście nie. Dobrze, że tutaj... Myślę wciskanie. A, dobra, mogę szybciej odpalać jak radne furę. Dobra, ogarniam. I tak nie będę tego stosował. Oj, tu mamy ten. GPS-a, który mówi o trasie. Bo wiecie, nie w każdym samochodzie w Liberty City nawigacja mówi wam, gdzie macie jechać. To są takie, wiecie, odosobnione przypadki. Wtedy tidum i gadanie, nie? Dobra, troszeczkę zjebałem, ale to nic. O. Kurwa, się nie mieszczę w ogóle w uliczki. Dobra. Panie Jacob, co masz pan dla nas? Za robótkę. Hey! Hey boy, don't move! How are you? Eh? Where come from? How are you? Hey man, I'm here to see Jacob. It's Nico. Nico? Batman, what going on there, sir? Some boy just beat off the door. Some boy just call himself Nico, say he want to see a road boy. Nico?
I'm a boy that bad mama. Yo, free up the boy, man, yo. Are you a boy that? Yeah. Sure. Boy that, yo. Come on, yo. Come on, go upstairs, go talk to Nick and GFO and thing, man. You want to control the taxi? Knock on people door and thing, you have to be careful and thing. No, it's okay. Yeah, man, see, it's a, hey, don't worry. Watch what you're doing, you know. See how your boy over there, so Nico, go deal with them saying that. Oh, I'm Nico. You alright? Hey, no problem. As good an introduction as any other. Yeah, me hear that, you know. Anyway, some boy around with bad man, you know. I'm gonna ask you a favor. Go on now. Hey, my youth. Some boy them dip on the corner and thing, and the boy them sell some things and thing, and I go on and I say, oh. Them don't want to give me my money and thing, and every corner of my corner, and want my money and thing, you know. I know sweat I got going, you know. I want to deal with the case proper, you know, see it. Alright, let me explain. It's a business thing I go on down there. Right. They are selling weed, but they're not supposed to sell weed. And they're not cutting me. Okay. So when you go down there and deal with them, see it? Right, it's not going to be cheap. Where do I find them? Cheap? Cheap, my youth? You worry about cheap? We now worry about cheap, you know. The boy them dip on the corner, me say the boy them other things on my corner that and thing and I say every corner on my corner thing, I mean right that to the boy them I go on and say, oh, they wanna give me my money. Oh, something for go on with that. Alright, hear me now. What Batman is saying is the boy them are some novice, see? You go find him when you go up on the corner of Alpha and Salt Button. See? When you go down and say, you go see and just deal with them, see? And you'll find out how them work, alright? Alright. Alright. You want some of that spliff here? No, thanks. You sure? I'm sure. Alright, respect. My yo, pass me some of that thing we have over there, sir. Alright, yeah. All right, King. I ta. Nic nie zrozumiałem. Ja pierdolę, kurwa, jak oni gadają po tym rastafariańsku w ogóle jakoś. Połowy to nie zaczaiłem. To wiecie, w stylu, wiesz o co chodzi, wiesz o co chodzi. No dobra. Czy ja rozumiem, że mam kogoś załatwić, czy co? Czy nastraszyć? Czy odzyskać pieniądze? Bo trochę to było niepojęte dla mnie. Właśnie, mamy jakieś cele misji w ogóle? Nie, mam tylko mapę. Muszę daleko jechać, muszę, to na pewno. Ale no dobra, obstawiam, że wiecie, pewnie chodziło o odzyskanie hajsu, nie? No bo co by innego? Pewnie trzeba będzie kogoś postraszyć, albo będzie jakaś strzelaninka, albo nie będzie. Wiecie, to są takie typowe zabiegi w GTA, nie? No, albo trzeba kogoś zabić. Albo trzeba odzyskać hajs i kogoś zabić, albo trzeba zajebać furę i kogoś zabić. No to w tej grze to zazwyczaj trzeba kogoś zabić, no to jest, wiecie, taki no najczęstszy motyw, nie? No trzeba kogoś zabić. Ach. Jeszcze w GTA 4 nie było jako takich... Dobra, zapłacimy za przejazd. Nie chcemy być, wiecie, ścigani w tym momencie. Panie taksa, ja jadę. O, zapłaciłem. No i elegancko. Oczywiście się... Jezu, patrz tam jaki kurwa szeryf. Zajechał mi drogę, bo się wcześniej wjebałem przed taksówkę. Ja znam ten typ ludzi. Często na takich trafiam. Szczególnie, że ja nie zajeżdżam nikomu drogi, ale oni mi zajeżdżają. Bo uznają, że jak ja sobie jadę 70, to sobie na za dużo pozwalam, bo kurwa jest do 60, nie? No nie, policja, nie. Tutaj ostro zawiń. Kurwa, znowu policja. A, tylko wniknie jebnąć i możemy jechać. Okej. Tu w lewo, tu czerwone, to sobie będę miał na luzie i w prawo. I czy my będziemy już na miejscu? W ogóle Bochum to jest taki brąz, nie? To nawet widać. To nawet widać w tym momencie, że to jest taki typowy Bronx. That's some good shit. You done cleaned me out.
Yo, I'm all out of product, dropping in to pick some up. Be ready. Podążaj za handlarzem degustowcy, trzymaj dystans i staraj się pozostać niezauważonym. No okej. Czyli taka misja śledzeniowa. Raczej wiecie, będziemy się tutaj lepić do ścian budynków i tak dalej. Idealnie skręcił za róg, jak ja wylazłem. No to mi się podoba nawet. Okej. Dobra, on jest tam. Ja sobie trzymam dystans. Na, skręca w prawo. O kurwa, Roman dzwoni. Nico, to twój kuzyn! Chcesz strzelić trochę pool? To nie jest dobry czas, Roman. Mam inny typ strzelania na mojej myśli. No, widzicie, mam nadzieję, że Roman to zrozumie. Dobra, sobie może troszeczkę podbiegnę, co? Roman mi jakoś nie zniknął za bardzo. No, dystans mam chyba w miarę odpowiedni, nie? No, zniknął za rogiem, elegancko. Proszę bardzo, proszę państwa, co my tu mamy? No, misja taka typowo śledzeniowa jak na razie. Wbija do tych drzwi, nie? No to co, to my chyba wbijamy za nim. Bo się przykleiłem do osłony jak pojebany. Dobra, na górę raczej nie wszedł. A to takie, wiecie, turbo hardkorowe przejście było. Się w ogóle nie ogląda za siebie, co jest ciekawe. Koleś, wiecie, w ogóle się nie obraca, czy ktoś go śledzi, także jestem w miarę takim wychillowanym, że tak powiem, stalkerem w tym momencie. Dobra, handlarz znajduje się w bloku. Śledź go, ale nie atakuj. Wszedł na górę. Jeszcze wyżej, okej. Okay. Czyli sobie na razie spokojnie, tutaj sobie wchodzimy, chodzimy, ale zakładam, że będzie jakaś szczelanina, no bo bez tego wątpię, by ta misja się obeszła. W końcu wiecie, chodzi o dragi, nie? Dobra, akurat jak ja wchodzę po tych schodach, to on wchodzi po następnych, także jest taki w miarę chillout. Tam sobie koleś w ogóle leje. Czyli wiecie, koleś dalej nie wie, że mogę go śledzić, nie? Jeszcze wyżej. Boże, ja się później zgubię i nie będę wiedział, gdzie jest wyjście. Dobra, odbił gdzieś. Nie, on jest jeszcze wyżej. On jest piętro wyżej jeszcze. O kurwa, dobra. On jest jeszcze piętro wyżej. Na samej górę w las. O, tu w ogóle mamy spluwę, jak miło. Zdejmij handlarza i dostawców, ale czy on jest za tymi drzwiami? Czy oni są tutaj? Nie, oni są za tymi drzwiami zdecydowanie. Czy jak? Nie. Nie, tak mam telefon. Czy ja tu mam takie koło wyboru broni, czy nie? Tu se kucam, to też nie. To nie o to mi się chodzi. Czy z te drzwi to ja przejdę? Przejdę. Nie, na chillku zbieram amunicję, nie? Okej. Okay. Wszystko? No chyba wszystko.
Dobra, troszeczkę amunicji, troszeczkę gotóweczki. Jakieś tam dolary wpadły, jest fajnie. Aha, dzwonimy do Jacoba. Tell Batman that I got rid of the competition. Righteous. The corner belong to I again. And nobody gonna fuck with I's corner no more, no things. One love, Nico. Dobra, mogę sobie... Ojej, nie to chciałem. Aha, dobra, no nie ma tutaj tak fajnie z kołem wyboru broni jak na razie. Może później mi się to odblokuje, nie wiem. O, mógłbym wejść jeszcze wyżej, ale po co? Dobra, no i mamy misję dla Faustina, dla Jacoba zrobiliśmy co mogliśmy. Ale misję dla Faustina zrobimy sobie w kolejnym odcinku, bo sądzę, że tak, nie wiem, po jedną, dwie misje, w zależności od długości misji, to będzie sobie można robić w GTA. Oczywiście tam początek będę zawsze zaczynał gdzieś już pod misją. Alright, my man, Nico. How's it going? Okay. You and Batman got any more work you need help with? It's a funny thing you should mention that to my brother. Batman is right impressed with what you're doing for I and I. He wants to know if you want to deliver some package around town to some various people and things in the city. Plenty of car and that for you, you know. That sounds good. Wicked, man. Give me a call when you're ready for this first run. There'll be a lot of work, so call whenever, you know? One love, brethren. Aha, czyli będziemy jeszcze chyba zadanie dla Jacoba jakieś. Zadzwonię do niego, używając opcji praca w swoim telefonie. Aha, mogę zarabiać dla Jacoba, rozłożąc mu haszisz pewnie. Dobra, odbiegłem dość daleko w ogóle od samochodu, ale zakończymy sobie tutaj odcinek, moi drodzy. Ja sobie jeszcze pobawię się autodakiem przy okazji, żeby mi tu działało wszystko. A nie, że jak mówię, to mi muzyka dalej napierdala jak pojebana. Także dzięki wszystkim za oglądanie, trzymajcie się, bios!